Ale tylko ja mam dzisiaj dziurę. Nie, to masz takie dziury. A ty nie udawaj, bo też masz pomysł dziurę. No, mam, no. Więc proszę, no, mi tutaj. Nie, ja też muszę takie dziury czasami. Tak. Masz rację, no. W ogóle z dziurami jest śmieszne to, że one czasem się coraz bardziej poszerzają. Tak, tak masz się. Bo one są zrobione w takich miejscach. Masz tak, że jak zakładasz spodnie, to tak. I to są noga. Siema! Cześć! Cześć, Karol Sendowski. I Karol Jankiewicz. Witamy was bardzo serdecznie na naszym kanale. Bardzo fajnie, że tu trafiliście. Poczekaj. Na kanale Między Nami. No Między Nami, no przecież wiedzą, jaki kanał widzą, no. Przepraszam, ale ja się tak cieszę strasznie, że się znowu widzimy. Ja też się cieszę w sumie, że was naprawdę. Widzę. Naprawdę. Fajnie wyglądasz. Ty też fajnie. O, ty też fajnie. Cześć, babciu. No w sumie zawsze mamy wyjątkowych gości, ale dzisiaj mamy szczególnie wyjątkowego gościa. Przekonajcie się sami. W takim razie zapraszamy do nas... Jeremi Sikorski. Zapraszamy bardzo, Jeremi. Chodź tu, Jeremi, do nas. Hej, kochani. Wzrosty, że jestem, tak jak powiedziałeś, Karol, wysoki, to usiądę. Cześć, jesteś dobra, wysoki, no jakbyś stał, to byś tak? Przestań. Tak. Co tam mamy nogę na nodze, fajnie. Jak ci się podoba? Tak. Pięknie. Fajnie u nas? Te płyty są super. Tylko fajne, szkoda, że nie macie moje. Czy ty masz jakiś teraz jakiś kanał na YouTubie, czy coś takiego? Masz coś kanał na YouTubie? Nie, czy wrzucasz po prostu jakieś filmiki do sieci? Wiesz co, jeżeli chodzi o wrzucanie filmików, no to Snapchat, którego mamy my wszyscy. To jeżeli chodzi o kanał na YouTubie, no to mamy kanał na YouTubie Vivo, gdzie wrzucamy wszystkie Vivo teledyski, okay. Czyli jest on związany stricte i wyłącznie z naszą działalnością artystyczną. Vivo to jest ten taki znany... Po prostu. Tak, tak. Powiedz szczerze, Jeremy, jak to jest? Kocham cię, stary. Masz dziewczynę? Patrz, jak on gra, to jest niesamowite. A ja teraz zmieniam temat, żeby to nie powiedzieć. Rozumiesz, wiesz, to jest... Dobry wszystko, jest! Dobry jestem, co? Kurczę, nie, wiesz co, aktualnie nie. Aktualnie nie. Miałem swojego czasu złamane serce i... Ja też miałem złamane serce. Wszyscy mieliśmy złamane serce w tym samym okresie tak, przecież. Tak, wszystko dzieje się po coś. Ja na przykład bardzo się cieszę, że tak się stało, bo tyle, ile wyniosłem rzeczy, to naprawdę wow. Dawniej dostałem takie lekcji. Prawda? I to zmotywowało mnie bardzo do działania. Jasne. Do wszystko się dzieje po coś. Jest taki piękny cytat. Ona była dla ciebie albo błogosławieństwem, albo lekcją. Masz chusteczkę jakąś? No, więc... opowiedz coś szerzej może o festiwalu Young Stars. Young Stars Festival. Tak. Ostatnio się tam spotkałem. Wspaniałe wydarzenie. Festiwal Young Stars jest dla mnie bardzo bliski z racji tego, że był to nasz debiutujący pierwszy, tak jak powiedziałeś, występ przed trzema osobami. Nie ten, tylko zeszłoroczna edycja. Mm. Nie, przepraszam, jeszcze zeszłoroczna, bo to już była trzecia edycja Young Stars. W pierwszej edycji zostaliśmy właśnie wtedy odkryci przez wytwórnię My Music z moim bratem. Mm. Nagraliśmy pierwszy singiel Bez i nie byłoby nas. Wydaliśmy go i wtedy wystąpiliśmy pierwszy raz na festiwalu. Potem kolejny festiwal i ten kolejny były już... Coraz też, wiesz o co chodzi, to się wszystko tak fajnie rozwija. Jestem bardzo dumny z tego i bardzo się cieszę, że mogę być tego częścią. Tak, bo nie wiem ile było osób na pierwszym Young Starsie, ale wiem, że na tym było 6 tysięcy osób. A ten festiwal jest tylko i wyłącznie napędzany siłą nas, młodych ludzi, którzy występujemy. Występowali tam Barton Melody, Sylwia Lipka, Sylwia Przybysz, Saszan, Dawid Kwiatkowski. Twój brat Artur Sikorski. Mój brat Artur Sikorski, to oczywiście. I to jest niesamowite, że jesteśmy w stanie zgromadzić taką rzeszę ludzi, którzy przychodzą, śpiewają nasze piosenki. Przychodzą dla was, no. Przychodzą dla was, żeby was posłuchać. To jest piękne i naprawdę bardzo wam za to dziękuję. Powiedz mi, Jeremi, masz jakąś misję do spełnienia? Czujesz, że chcesz coś fajnego przekazać przez muzykę i za na przykład załóżmy 10 lat chcesz, żeby o tobie mówili, że tak, Jeremi Sikorski to jest w ogóle... No z idola nastolatek przyszedł, stał się legendą polskiej muzyki na przykład. Albo... Wiesz, to by było wspaniałe. Wydaje mi się, że moją główną taką... Chcę motywować ludzi. Motywować ludzi do działania, do tego, żeby odkrywać jak najwięcej pozytywów w świecie, bo naprawdę świat jest piękny i warto z niego czerpać to, co najlepsze. Okay. I wydaje mi się, że to jest to, co chciałbym robić. Jeżeli chodzi o muzykę i rodzaj muzyki, to kształcę się, tak wszystko się zmienia. Ta druga płyta też na pewno zupełnie inaczej to wszystko przebiegało, nawet proces tworzenia. I to wszystko dorastam, razem ze mną dorasta moja muzyka, ale tą główną motywacją, a czyli główną właśnie tym, co chcę robić, to jest motywacja. Motywacja ludzi i takie zachęcanie ich do działania. Oh, yes. Byliśmy na Teneryfie, nagrywaliśmy nasz drugi album. Mhm. Nagraliśmy tę płytę. Piękne było to, że mieliśmy studio... w miejscu, gdzie się znajdowaliśmy i mikrofon, przy którym nagrywaliśmy, mieliśmy od razu widok na ocean i to było coś naprawdę niesamowitego. Naprawdę nagrywałeś wszystkie piosenki z widokiem na ocean? Tak, 2000 metrów nad poziomem morza. Uważasz, że takie warunki sprzyjają tworzeniu? Tak, i dopiero teraz to odkryłem. Tak? Tak naprawdę atmosfera i energia, która tam nas otaczała, wrzuciła nagrania na zupełnie inne. Jest piękna pogoda, świeci słońce, naprawdę tak... jest ten... Wiesz, co jest super?
że tamtejsi ludzie, naprawdę nie widziałem tam ani jednej smutnej osoby. Ani jednej, okay. Mówię to z ręką na sercu. Wszyscy są przyjaźni, wszyscy mówią, są cześć, przyjaźni, hej, uśmiechnięci, hello. Jest to piękne. Tak, na pewno dostaniecie płytę. Na pewno. Super, no. Z autografem. Powiesimy sobie tutaj, no. Tak. Dostajemy jakiegoś winyla. A jak jest z twoim stylem muzycznym? W sensie, jak przebiega ten proces powstawania twoich piosenek? Jest bardzo różnie. Nie jestem w stanie określić, nie ma jakiegoś schematu. Mhm. Czasem jest tak, że po prostu idę sobie ulicą, albo gdzieś siedzę. Jesteś taki kochany. Tak go lubię. Mów dalej. Dobra, dawaj, mów. Proces tak, tworzenia proces muzy, tworzenia no. muzyki. Czasem jest tak, że siedzę sobie na kanapie, albo właśnie gdzieś idę i nagle wpada mi coś do głowy, wtedy szybko wyjmuję dyktafon i coś nagrywam. Czasem jest tak, że obserwuję jakieś zdarzenie przez długi czas i nagle stwierdzam, ej, chcę o tym napisać piosenkę, bo czuję, że mam te emocje w sobie i chcę to przekazać innym. Przekazać coś, co mam gdzieś tutaj w głowie. Jak godzisz swoją pracę codzienną, karierę ze szkołą? Czy to jest trudne, czy to jest takie... O, tak, to jest odwieczne pytanie. Tak, wszystko wymaga poświęceń, jak doskonale wy też wiecie. Chodzę do szkoły muzycznej, dlatego to, co robię, czyli muzyka, jest to z nią na pewno związane i nauczyciele, jak i dyrekcja szkoły na pewno patrzy przychylnie na to, że no, robię muzykę. I to jest piękne. Jest na pewno bardzo ciężko, z racji tego, że muszę pogodzić zarówno przedmioty typu matematyka, język polski, z kształceniem słuchu, harmonią, z instrumentem głównym, jak i z tym, co jeszcze robię samemu. Więc ma to plusy, z racji tego, że wydaje mi się, że jestem o wiele szybciej przygotowany do życia takiego dorosłego niż niektórzy moi rówieśnicy. No zarabiasz już, tak? Wielu twoich kolegów na pewno... Tak, tak wiesz, to nawet nie chodzi o pieniądze. Na pewno to też, ale to też uczy. Ale to jest no format muszę... takiej nauki, wiesz, tak. Że to jest jakby jesteś tak. już w stanie zarządzać pieniążkiem, wiesz, jakby znasz wartość pieniądza, jakby tak. jest to dla ciebie już ważniejsze, bo jak rodzic ci coś kupi, to łatwiej to jest to zniszczyć, a jak nie, już kupisz... Wiesz, co jest piękne? No. Że teraz jest tak, że to już nie rodzic kupuje, tylko ja kupuję no i jak kupuję, to ja kupuję rodzicom. I to jest piękne. Oh. Słuchajcie, chłopaki, mam dla was mega śmieszną propozycję. Okay. Zwariowaną na maksa. Zagrajmy w grę. Okay? No co ty? Tak, zagrajmy w grę. Grę dialogową. Grę? Będziemy ale że Chińczyk... Nie, będziemy sobie zadawać pytania, proste pytania i strzał, odpowiedź taka bądź taka. I nie ma w ogóle żadnych innych rozwinięć. Dobra, ja zaczynam, dobra, żeby to jakoś wam przedstawić. Jeremi, uwaga, morze czy góry? Morze. Okej, dalej. Chińczyk czy pizza? Pizza. Okej, dalej. Piłka czy koszykówka? Koszykówka. Brunetki czy blondynki? Ty blaku... Blondynki. Stało się. Wolisz dawać czy zabierać? Dawać. Przyjaźń czy miłość? Ale to było słabe. Przyjaźń. Gitara czy pianino? Gitara. Okay. Śpiewanie czy mówienie? Melorecytacja. Głupi czy głupszy? Głupszy. Głupszy, nie? Też jeszcze wiem. Chima Carea. Jakość czy ilość? Jakość. Kino czy teatr? No nie. Mocne. Kino. Rozmowa na żywo czy online? Na żywo. Oczywiście. Wolisz chodzić do kina czy na film? Zależy z kim. Dobre. Dobre, co? A to wyszło. Dobra, to dobra, wyszło. Dobra, słuchajcie, dobra. Jesteś kozak. Teraz co? Ja ci zaproponować grę. No, dawaj. Dobra. I to nie grę, tylko grę. Ale... Chcę, żebyśmy zaśpiewali piosenkę. Tak, Karol, tak. Doskonale ją znasz, z racji tego, że to była pierwsza piosenka, którą nauczyłem się grać na gitarze. I to ty mnie nauczyłeś grać na gitarze. Proszę, powiedz bardzo. To jeszcze raz oficjalnie. Kto nauczył cię grać pierwszej piosenki na gitarze? Karol Osentowski, słuchajcie. Mua, tak było. Mua, dziękuję bardzo. A kto ale... was nauczył grać na tej gitarze? Na... Karol Jankie! Nie. Nie? Myślałem, że ty. No, Andrzej Banach. No. Andrzej Banach. Pozdrawiamy naszego przyjaciela Andrzeja Banacha. Dobra, okej, przekonałeś mnie, mam gitarę. W sumie spoko zadanie. 5, 6, 7 i... Popatrz na mnie jeszcze raz. W twoich oczach widzę blask, który daje siłę mi na samotne dni. Słońce kiedy wstanie dzień, no sam gdy zapadam sen. Jesteś wszystkim tym co mam, nigdy nie będę sam. Za twój wierz mi milion gwiazd, za twój dotyk słońca blask. Zrobię wszystko by tą miłość żyła w nas. Może stanie w miejscu czas, może nic nie zmieni nas. Wierzymy w moje szczęście pierwszy raz. Yeah.
Dzięki, Maci. Naprawdę było niezmiernie miło. Jeszcze coś zaśpiewamy? Coś... No, więc żeśmy sobie trochę pograli. No i co? I niestety, kurczę, muszę was zasmucić, panowie, ale chyba już musimy powoli kończyć. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. No właśnie. Musimy? No, musimy, no. Z Jeremiem się jeszcze nie raz zobaczymy, wy na pewno też. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Tak, zachęcamy was do tego. Bardzo polecam. Bardzo polecamy. Jeremi Sikorski poleca. Tak, zapraszam i polecam. Renoma. Jeżeli pod tym filmem będzie 3000 lajków, to przyjdę tutaj, ale już nie sam. Z bratem. Możemy się tak umówić. Z bratem Sikorskim. Może. Bratem Sikorskim. Tak? Oczy, okay. Taki deal? Tak, taki challenge. 3000, macie? Taki challenge. 3000. Macie na to... Nie ważne. Niech będzie. Jak będzie, to robimy to. Dobra. W takim razie dziękujemy wam bardzo jeszcze raz i co? Do zobaczenia! Do zobaczenia, cześć! Między nami! Do zobaczenia za tydzień. No i co? Do domu. Pięć, sześć, siedem i... Popatrz na mnie jeszcze raz. W twoich oczach widzę blask, który daje siłę mi na samotne dni. Słońce, kiedy wstanie dzień, kiedy wstanie dzień. Jesteś wszystkim tym, co mam. Nigdy nie będę sam. Za twój wierz mi milion gwiazd, za twój dotyk słońca blask. Zrobię wszystko, by tą miłość żyła w nas. Może stary w miejscu czas, może nic nie zmieni nas. Wierzymy w moje szczęście pierwszy raz. Dzięki, Maci. Naprawdę było niezmiernie jeszcze miło. Jeszcze coś zaśpiewamy? Coś...